Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. No i kochani, jesteśmy po aktualizacji. Pierwsza aktualizacja, przynajmniej na Microsoft Store, która no w sumie trochę zmienia, bo dodali nam tutaj Field of View. To jest bardzo świetną sprawą dla osób na przykład, które właśnie mają problemy z tak zwaną chorobą gracza, typu ja na przykład, czyli no mamy lekkie mdłości podczas grania w takie gry, które są dosyć blisko. Niestety, tak już czasem bywa. Jest to związane z chorobą lokomocyjną, chociaż to jest śmieszne, bo choroby lokomocyjnej nie mam. No ale tu już niestety przeszkadza. Dobra, kochani, tego chyba nie czytaliśmy. Więc przeczytamy sobie to, trzy następne poczty, chyba tak. I myślę, że dalej przejdziemy już do oglądania taśm. Naprawcie to natychmiast. Przejrzałem materiały do artykułu Nauka i Życie. Jednakże, w przyrodzie nie ma rywalizacji wewnątrzgatunkowej, a jedynie między różnymi gatunkami. Wilk zjada królika, ale królik nie zjada innego królika. Żywi się trawą. Tak samo źdźbło pszenicy nie wchodzi w drogę innemu źdźbłu pszenicy. Z kolei pesz, łoboda czy mlecz to różne gatunki i kiedy pojawią się gdzieś, gdzie rośnie pszenica, będą z nią rywalizowały o źródło substancji odżywczych. Kto napisał te bzdury? Chcecie zawstydzić cały Związek Radziecki tymi bredniami? Skarga. Drogi towarzyszu Siemuszew, jestem absolutnie wstrząśnięty waszą niedbałością o cenzurowaniu materiałów opublikowanych po waszych konsultacjach dla szeregu periodyków. Twierdzenie, jakoby kompleks funkcjonował w oderwaniu od prawdziwego życia, czy był słabo powiązany z zakładami produkcyjnymi, są zwyczajnie nieprawdziwe. Kompleks Wawiłów jest przede wszystkim instytucją naukową działającą zgodnie z konkretnym planem. Nasza praca teoretycznie jest bardzo silnie związana z problemami praktycznymi dotyczącymi uprawy nasion oraz przyszłymi zamiarami kompleksu. Trzeba być ślepym, by nie dostrzegać wspaniałych osiągnięć zespołu Wawiłowa, dokonanych w tak krótkim czasie i w tak trudnych okolicznościach. Badania Instytutu kładą podwaliny niezbędne do rozwoju projektów podboju nowych światów. W przyszłości zachowajcie większą czujność, opisując naszą pracę w prasie drukowanej. Do archiwizacji. Projekt Barszcz został wstrzymany i uznany za niewart dalszej uwagi. Niniejszym informujemy, że wszystkie materiały dotyczące tego projektu należy skatalogować jako ściśle tajny z oznaczeniem A2, uporządkować i umieścić w odpowiednich działach. Od dziś wszelkie odniesienia do projektu w innych dokumentach należy w standardowy sposób utajnić. Szczególną uwagę należy poświęcić informacjom na temat pracowników, którzy rzekomo ponieśli w toku realizacji projektu jakąkolwiek szkody. Należy usunąć nazwiska wszystkich ofiar śmiertelnych. Raport Wawiłów. Nasiona, tony, przetworzone, zapakowane. Pszenica, gryka, litops, dobra, jakieś dziwne rzeczy. Znaczy dziwne, nie dziwne. Bez, sprawdźcie jeszcze te dane, zwłaszcza w sprawie mniszka. To musi być błąd. Co by mamy niby zrobić na Marsie z 40 tonami dmuchawców? Zrobić z nich wino? Mniszek lekarski, 40. Aha, faktycznie, brak spożycia. Fragment artykułu z czasopisma Life. Pomimo tajności argentum, srebro w łacinie, urosło już w wielu publikacjach europejskich i amerykańskich do rangi legendy. Dziennikarzy dziwi sama nazwa, nietypowa dla Związku Radzieckiego. Trzeba przyznać, że w zestawieniu z takimi skutowcami jak Miersz czy NKWD wydaje się dziwna i nieporadna. Bardzo mała liczba agentów oraz niebywałe wyszkolenie i wyposażenie. Krążą różne plotki. Żołnierze są raz opisywani jako olbrzymie, czerwonookie niedźwiedzie pożerające dzieci, a raz jako atletyczni blond nadludzie, na których widok Hitler rozwiązałby rzeszę i przyznał porażkę niemieckiego projektu Übermensch. Tajemnica pozostaje tajemnicą, ale jedno możemy powiedzieć na pewno. Argentum to obecnie najlepiej wyszkolone siły specjalne na planecie, a zważywszy na plany Związku Radzieckiego, wkrótce mogą zostać uznane za najlepiej wyszkolone siły specjalne w Układzie Słonecznym. Artykuł Toma Wolfa. Odpowiedź dotycząca zakładu cytaty z zagranicznych mediów. Washington Post, 8 maja 1955 rok. Artykuł Stalowe ramy Związku Radzieckiego. Tom Wolf. Powszechną robotyzację w Związku Radzieckim można uznać za najbardziej kuriozalny przykład współczesnej hipokryzji. Pomijam tu wszelkie rozważania na temat tego, czy roboty zdające test Turinga mają indywidualną osobowość i pragną jedynie podkreślić absurdalność, a zarazem złowieszczość powszechnego wykorzystywania robotycznej siły roboczej. Sami to ocencie. Naród, któremu przyświęca ideologia, wyrosła z idei powszechnej równości, dążąca do zakończenia wyzysku robotników i chłopów przez kapitalistów. Teraz podporządkowała sobie całą armię bezdusznych maszyn.
która może zaspokoić każdą zachciankę człowieka. Nie wiem nic o kolektywie 2.0, ale moim zdaniem Związek Radziecki to kapitalizm 2.0 pełną gębą. Pozostaje tylko pytanie, kiedy te roboty zażądają równych praw dla siebie i jak krwawa będzie ta rewolucja? No, coś tutaj wiemy z Detroit. Detroit Become Human? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Przyspieszenie ewolucji. O przyspieszeniu ewolucji, pomimo niebywałego talentu i niekwestionowanych sukcesów laborantów, w Babiłowie istnieje obawa o dotyczące problemu, który, choć możliwy do przewidzenia, potwierdzić można tylko w praktyce. Jest to problem poważniejszy niż przygotowanie nasion do niegościnnych warunków na innych planetach. W odróżnieniu od naukowców, mechanizmy ewolucyjne nie dokonują przewidywań ani nie analizują ryzyka. Zwyczajnie działają, eliminują jednostki słabe i promują silne. Na wzrost i rozwój naszych kultur wpływają dziesiątki, a nawet setki różnych czynników. Dlatego też wydaje się sensowne, byśmy podczas pracy z DNA roślin starali się przyspieszyć ich wzrost i odnowę, zamiast usiłować przewidzieć najdrobniejsze detale. Musimy dać ewolucji zastrzyk wzmacniający, a ona załatwi resztę za nas. Swoją drogą, zawsze tak było. Zarchiwizowana rozmowa 22. Do Sieczenowa, od dane usunięte. Towarzyszył Sieczenów po wydarzeniach w Bułgarii, agenci Blesna i Pluton z powrotem zapadli w śpiączkę. Obecnie są w stanie wegetatywnym, bez podłączenia do sieci neuronowej. Nie zaobserwowano żadnych oznak świadomości. Oczekuję na rozkazy. Lecimy dalej. W sprawie artykułu. Moja opinia na temat waszego artykułu o kulturze komunikatorów. Ogólnie uważam, że napisany jest sprawnie, jest zwięzły, treściwy i dobrze objaśnia koncepcję opracowania najszybszych sposobów przesyłania wiadomości tekstowych. Zestawienie poczty, telegrafu, telefonu i ostatecznie systemu terminali wyszło całkiem dobrze. Jednakże wasze bezsensowne rozważania na temat tekstowego odwzorowania emocji zdają się zupełnie nie na miejscu, wręcz przesadzone. Jak wyobrażacie sobie, towarzyszko, wykorzystywanie interpunkcji w celu dodawania warstwy emocjonalnej do wiadomości tekstowej? Ludzie nie rozumieją nawet różnicy między dywizem a myślnikiem, czy przecinkiem a średnikiem. A wy chcecie, żeby zaczęli stosować te znaki do komunikowania swojego nastroju? To prawdy. Absurd. Usuńcie to. Jekaterino. Przeczytałem to, co napisałeś o wykorzystywaniu dwukropka i nawiasu w celu odzorowania uśmiechniętej twarzy. To uroczy pomysł, ale Prawiłow nigdy czegoś takiego nie zatwierdzi. Moim zdaniem lepiej będzie to zrobić inaczej. Pamiętasz, jak ludzie skracali słowa w telegramach? Może gdybyś chciała przekazać, że jesteś radosna, mogłabyś napisać rad, a smutna smu. Przemyśl to. Xoxo Maria. Fragment artykułu z czasopisma Technika dla Dzieci. Z obszernego artykułu na temat zagodu opublikowanego w czasopiśmie Technika dla Dzieci. Na zachodzie inteligentni, wykształceni ludzie nazywają nas Homo Sovietius. Są dumni z odkrycia tego rodzaju człowieka i dlatego wymyślili taką ciekawą nazwę. Używają jej też w celu upokorzenia nas. Nie rozumieją, że dokonaliśmy czegoś więcej. To my jako pierwsi stworzyliśmy ten rodzaj człowieka, a na zachodzie potrafią tylko wymyślać nowe określenia i tkwią w przekonaniu, że ten wkład w historię jest o wiele ważniejszy niż nasze osiągnięcia. Wysokie mniemanie zachodu o sobie jest śmiechu warte. PS. Na prośbę Sieczynowa wyszukaj wszystkie wystąpienia Homo Sovietus w całej bazie danych i zastąp wszystkie nazwą Homo Futurum. Zarchiwizowana rozmowa 10. Od profesora Zacharowa do Sieczynowa. Dimitrze, zapoznałem się z twoim planem zainstalowania mnie w module implementacyjnym. Doceniam twoją nieustępliwość, ale muszę ponownie zaznaczyć swoje zadanie. Nie chcę mieć rąk, nóg, włosów ani potrzeby marnowania czasu na jedzenie i chodzenie do łazienki. Tak mi dobrze, Dimitrze. Ale twój, wynikający z niewyćwiczonego umysłu, pęd do antroporfizowania wszystkiego wokół budzi mój niepokój. Zamiast myśleć o włożeniu mnie do głowy jakiegoś umieśnionego członka komunistycznych pionierów, może być tak zajął się poszukiwaniem sposobu na odrzucenie ciężaru własnego starzejącego się ciała. Aż mi tlenu zabrakło. I Zacharow wcale nie chciał być w rękawicy. Jeszcze dwa. Tak, tak, to część eksperymentu. Nie będzie pani nikogo widzieć, ani mnie, ani nikogo innego. Teraz przeprowadzi pani rozmowę z dwiema młodymi kobietami. Mają na imię Halina. To ja. I Olga. Dzień dobry. Proszę z nimi porozmawiać, a następnie zdecydować, która z nich nie jest człowiekiem, tylko wygenerowanym komputerowo głosem. Czy wszystko jasne? Tak, rozumiem. Proszę zacząć. A pani Halino, ma pani dzieci? Niestety nie.
ale chcę mieć dwójkę, kiedy za około 3 lata skończę staż. Dobrze. Ostatnie pytanie, pani Olgo. Byłaby pani w stanie kogoś zabić? Ja? Nie wiem. Może gdyby to był jakiś wróg, albo próbował kogoś skrzywdzić. Myślę, że mogłabym to zrobić w obronie macierzy. Wspaniale. To wystarczy. Proszę powiedzieć, która z tych młodych kobiet była maszyną? Chyba Halina. Tak. A więc Olga jest człowiekiem? Miałoby to sens? Nie powiedziałem, że któraś z nich jest człowiekiem. Czyli obie są maszynami? Prawda jest taka, że żaden z pani rozmówców w tym eksperymencie nie był człowiekiem. A... Dziękujemy za udział. Proszę panią odprowadzić. What? Czemu on do niego mówi per pani, skoro tam był męski głos? Bo chyba, że już naprawdę się bawimy w takie rzeczy, że no spoko, no... Może identyfikuje się jako kobieta, no nie wiem, aczkolwiek wydaje mi się, że w Związku Radzieckim raczej by to nie przeszło. Kruk pierwszy. Satelita Kruk pierwszy został wyniesiony na orbitę, ale natychmiast otrzymaliśmy wiadomość o wystąpieniu usterki. Tak, przynajmniej brzmi oficjalna wersja. Nieoficjalna jest bardziej złożona. Stanienie ważkości umieszczone na pokładzie satelity próbki bluszczu zaczęły się zachowywać w sposób całkowicie nieoczekiwany i niezależnie zerwały komunikację z Ziemią. Za 2 lata, w roku 1957, planujemy wysłać zdalnie serwany moduł udający innego satelitę, by rzucić więcej światła na tę sprawę. Z tego czasu jednak we wszystkich oficjalnych dokumentach Kruk 1 będzie opisywany jako nieudana próba i zamknięty projekt. Zarchiwizowana rozmowa 51. Odsieczenowa, dodane, usunięte. Pluton ma zostać usunięty z Argentum. Będzie opowiadać bezpośrednio przede mną. Jeśli zaś chodzi o tę jego lingwistyczną osobliwość, zostawcie to. Będzie to element jego nowej osobowości. Prowadźcie niezbędne zabiegi. Zainstalujcie moduł i umieśćcie go w szpitalu pod nadzorem. Plus, zawsze można zmienić w minus. Chyba chodzi o te skwary. Dobra, ostatnie. O Jezu. Wątpliwości. Jak wiecie, towarzyszu, jestem już bardzo stary i możecie mi wierzyć, że najbardziej zaskoczyło to mnie, człowieka, który całe życie poświęcił naukom przyrodniczym. Chcę przez to powiedzieć, że pokusa długowieczności, od której sam nie jestem wolny i z której z pewnością poddaje się każda żywa istota, teraz zdaje mi się potworna. W dawnych czasach, kiedy po raz pierwszy spotkałem Dmitra Sieczynowa, jako pacjent na jego stole operacyjnym nie potrafiłbym sobie wyobrazić, że życie, które on tak usilnie starał się ocalić, miałoby mi kiedykolwiek zacząć ciążyć. Nie, nie, przyjacielu. Nie ma radości w długowieczności, a co dopiero w prawdziwej wieczności. Unoszę się w nieustannym nurcie życia na podobieństwo rekina zamieszkującego lodowate wody przez 500 lat. Mogę jedynie obserwować, osiągnięcia kolegów, których nazwiska ledwie potrafię sobie przypomnieć i starać się pamiętać o tych, którzy przyszli wcześniej, a których tożsamość przepadła już na zawsze w odmętach historii. Ten przydługi wstęp, towarzyszu Niklitin, prowadzi do mojej konkluzji. Proszę nie zajmować się już tą sprawą, to bezcelowe. Raport. Dane działu eksperymentów i jednostkowe za okres sprawozdawczy maj-czerwiec. Dobra, świnie, krowy, psy, koty, jeden przyjęty bez zapotrzebowania, adoptowany przez laborantkę. Ludzie, mężczyźni, 5 przyjętych, kobiety, 7 przyjętych. 6 wykorzystanych, zabitych. O kurde. Niepokojąca sprawa. Wiwisekcja to okrutna procedura, którą słusznie uważa się za nieetyczną. Kiedy rozpoczynam eksperyment, którego rezultatem będzie śmierć zwierzęcia, czuję głęboki żal z powodu konieczności skrócenia kwitnącego życia i odgrania roli kata innej żywej istoty. Kiedy rozcinam i bezczeszczę żywe stworzenie, muszę dławić w sobie gryzące wyrzuty sumienia z powodu tego, że swoją szorstką i pozbawioną szacunku ręką niszczę maszynę niedoścignionego kunsztu. Ale robię to w poszukiwaniu prawdy, by pomóc bliźniemu. W ostatnich latach zacząłem jednak podejrzewać, że w moim kompleksie, oczywiście bez mojej wiedzy, przeprowadza się pewne podobnej natury eksperymenty nie na zwierzętach, ale właśnie na naszych bliźnich. Z powodu mojego wątpliwego zdrowia i chaotycznego planu dnia nie zdołałem zweryfikować tych podejrzeń. Dlatego zwracam się do was, towarzyszu, z prośbą o przysłanie mi archiwalnych informacji na temat wszelkich tego rodzaju działań, które mogły zostać przeprowadzone na terenie Instytutu. Nie muszę chyba dodawać, że jeśli takie praktyki istotnie mają miejsce, zamierzam zdławić je w zarodku. Poufne. Vatili, jak wiesz, towarzysz Pawłow był ostatnio dość niespokojny. Wiem, że ciągle wysyła ci prośbę o wyciągnięcie z archiwum danych na temat różnych projektów Pawłowa,
zwłaszcza dotyczących progu uruchomienia kolektywu 2.0. Stąd moja mała prośba. Towarzysz Pabop nie robi się młodszy, że tak to ujmę. Powinniśmy się starać, by jak najmniej się martwił. To zdolny naukowiec, ale w ostatnich latach zrobił się strasznie sentymentalny. Jeśli poprosicie o informacje dotyczące szczególnie złożonych zagadnień, odpowiedz, że potrzebujesz trochę czasu i od razu daj mi znać. Będę zobowiązany. Dane usunięte. Jako młodzieniec Pluton, teraz P3, był pewny siebie i dowcipny, co w dużej mierze przyczyniło się do wcielenia go do Argentum. Był obiecującym agentem, ale pod wieloma względami odstawał od pozostałych kandydatów. Wywierał jednak pozytywny wpływ na oddział i miał zaraźliwy, dobry humor, zwłaszcza w porównaniu z bardziej ponurym komandorem Kuźniecowem, co zdecydowało o zwerbowaniu go. Z tego powodu wykształcenie między nim a agent Blesną bardziej intymnych stosunków było tylko kwestią czasu. Pewien rozdźwięk. W tym wymagającym XX wieku postęp skokowy na różnych polach stał się już normą. Na tle ogromnych nierówności przełomy naukowe i techniczne są zwyczajnie zadziwiające, ale też wręcz obraźliwe. Jest to jednak kwestia socjologiczna i polityczna. Teraz chciałbym się pochylić nad zagadnieniem jednostki mającej wrażenie znajdowania się w stanie spadku swobodnego i przyspieszającego coraz bardziej skutek oddziaływania coraz szybszego postępu. Mam przeczucia pokrewne tym pseudonaukowym obawom z czasów budowy kolei, że ludzie będą tracili zmysły od widoku krajobrazu śmigającego z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Ledwie 25 lat temu ponad połowa obywateli radzieckich była niepiśmienna, a teraz lecimy w kosmos. Co będzie jutro? Czy przed kolejnym wielkim skokiem naprzód będziemy mieć choć chwilę na zaczerpnięcie powietrza? Ściśle tajne. Chronologia incydentu Zacharow. Do Sieczenowa od Zacharowa. Nie rozumiesz. Czy też może nie chcesz mnie zrozumieć? A może obawiasz się straty człowieka, który zapewni ci świetlaną przyszłość? Nie, nie jestem szczególnym miłośnikiem rasy ludzkiej, którą tak bardzo miłujesz. Ale to nie dlatego, Dimitrze. Tylko ja mogę rozpracować wszystkie niuanse od wewnątrz. Implant można skonfigurować i analizować tylko z wnętrza świadomości obiektu badań. Żaden obiekt, czy to szczur, czy nawet istota ludzka nie zdoła przeprowadzić tego rodzaju badań. Uniemożliwiasz mi kontynuowanie pracy. Amen. Jezu, kochani, ja wam powiem szczerze, ja mam taką wadę wymowy. Jeszcze jedno. Że to jest po prostu poezja. Ja czytając to wszystko mam takie skupienie, że to jest po prostu jazda. Że to jest po prostu jazda, naprawdę się tak skupiam. Na razie wystarczy jedno. Aha. No dobra. Odpalamy. Spróbuj tego. Rozpoczynam odtwarzanie. Po wydarzeniach w Bułgarii agenci byli ciężko ranni. Właściwie znajdowali się w stanie śmierci klinicznej. Agent Blesny nie dało się uratować, ponieważ agent Pluton był w lepszym stanie. Udało się go przywrócić do sprawności bojowej. Niestety, niemal zniszczone kończyny trzeba było amputować i zastąpić najnowszymi protezami. Przecież wiem, że połowa mojego ciała to protezy. To nic To tylko ogólne spostrzeżenia. Wybierz inne nagranie. Nie wiedziałem, że mam protezy. No kurczę. Dawaj. To jeszcze się o sobie dowiemy. Odtwórz to. Rozpoczynam odtwarzanie. Po odzyskaniu sprawności agent wykazał znaczne zmiany w osobowości, w tym we wzorcach zachowania i mowy. Dlatego podjąłem decyzję o usunięciu go z jednostki Argentum. W celu wyeliminowania ryzyka powrotu pamięci, Pluton otrzymał nowy pseudonim P3. I trafił pod moje bezpośrednie dowodzenie i nadzór. Kontakty P3 z Argentum zostały ograniczone do minimum, a personelowi jednostki zakazano wymienienia w jego obecności pseudonimu Blesna. Skwary. Wezmę jeszcze inne. Co? Sechenov trzyma się na smyczy. Robi z tobą, co mu się podoba. Słuchaj, on mi uratował życie. Czy twoim zdaniem nie wiem, że jestem eksperymentem? To moja praca. Zgłosiłeś się na ochotnika, he? To wyjaśnij mi, dlaczego jesteś taki nieposłuszny. Bo wcześniej zawsze mi mówili, co ze mną zrobią. Wezmę następne nagranie. Dobra, testo. Odsłuchajmy to nagranie.
Procedura. Implantacja neuropolimerowego rozszerzenia Voskhod. Cel. Całkowita eliminacja destrukcyjnych impulsów wyzwalanych przez traumatyczne wspomnienia. Pacjent major Siergiej Nieczajew. Kryptonim Pluton. Próba trzecia. Pierwsze dwie operacje zakończyły się niepowodzeniem. Pacjent w trakcie misji w Bułgarii doznał ciężkiego urazu mózgu, którego nie udało się wyleczyć. Ze względu na zakres nieodwracalnych uszkodzeń, prawdopodobnie konieczna będzie eutanazja. Słyszałeś to? Chciał cię zabić. Częściowe uszkodzenie płata czołowego mózgu powoduje napady niepohamowanego gniewu. Ze względu na obecność stalowych protez, pacjent jest niebezpieczny dla otoczenia. To wyjaśnia twoje napady. Ze względu na nawracającą tymczasową niepoczytalność, pacjenta umieszczono w surrealistycznej, psychodelicznej rzeczywistości, co uniemożliwia mu przyjęcie konsekwencji agresywnego zachowania. Nie rozumiem. Możesz mi to wytłumaczyć? Nie spodoba ci się to. Pacjent doznaje intensywnych halucynacji. Znów widziałeś żonę, mój drogi. Skąd? Skąd pan to wie? Implant polimerowy Voskhod da pacjentowi fikcyjne wspomnienia i pozwoli pokonać obsesję na punkcie zmarłej małżonki. Twojej żony. Bzdura, nie byłem żonaty. Implant polimerowy Voskhod umożliwi nam umieszczenie świadomości pacjenta w fikcyjnym świecie limbo. Elektryczny impuls, wysyłany bezpośrednio do przysadki mózgowej, przełączy majora w tryb bojowy na życzenie. Pragnę zaznaczyć, że stanął w czuciu wstrzymać. Co za brednie, przecież to niemożliwe. Obawiam się, że możliwe. Sechenov może wysłać twój umysł do osobistego raja, naciskając tylko jeden przycisk. A ciało? Twoje ciało zabije każdego, kogo on sobie zażyczy. To wszystko jest bez sensu. A te halucynacje to też Sechenov? Nie. Halucynacje to tylko mechanizm obronny twojego mózgu. Dlaczego w ogóle miałbym wam wszystkim wierzyć? Szef nigdy by mi tego nie zrobił. Tak, oczywiście. Tak samo jak nie wymazałby ci każdego wspomnienia o żonie. I nie zaprojektował kolektywu jako systemu masowej kontroli umysłu. A kto powiedział, że to zrobił Sechenov? Nawet nie widać, kto siedzi w fotelu. Nie wierzysz mi, to go sam zapytaj. To jaki jest plan, majorze? Sechenov czeka na nas w Czełomieju. Jeśli chcemy go powstrzymać, musimy go zmylić. Przyprowadzisz mnie jako więźnia. I co potem? Potem będziemy improwizować. I tak było, majorze. Przemyśl to, tymczasem ja postaram się zhakować windę, która nas stąd zabierze. Aha. Teraz słuchasz, skurwielu? Majorze, ja nie mam danych na temat tego zdarzenia. Próbujesz zrobić ze mnie idiotę, co? Witaj w klubie. Jak to nie masz danych? Od początku o wszystkim wiedziałeś. Nie bez powodu nazywasz się Charles, co? Jesteś Chariton Zacharow, Tymendo. Masz na to jakieś wytłumaczenie, co? Nie ma czego wyjaśniać, majorze. Sam jesteś dla mnie jak taki Charles, tak jak ja jestem dla ciebie kimś zupełnie obcym. Najpierw Sechenov mnie zamordował i zrobił ze mnie polimerową maść, a potem zorganizował ci pranie mózgu i tobą manipulował. Jak miałbym któremuś z was ufać? Dlatego udawałem gadającą rękawicę, żeby zobaczyć, na czym stoję. No dobra. W sumie chyba zrobiłbym to samo. To co teraz zrobimy? A co nam pozostaje, Siergiej? Jesteśmy przyjaciółmi i obaj znamy prawdę. Musimy wrócić do Sechenova, naprawić tę niesprawiedliwość i zemścić się za to, co nam zrobił. Chyba masz rację, Charitonie. Trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Jesteś dobrym człowiekiem, majorze. Przykro mi to mówić, ale jesteś pierwszym żyjącym przykładem zwykłego ogniwa w sieci kolektyw. W poniedziałek wszyscy, którzy przeszli polimeryzację, będą równie ulegli jak ty. Cholera, nie mogę do tego dopuścić. Słuchaj,
Przecież to ustrojstwo, urządzenie myśl. Można zdjąć. Niestety, to nikogo nie ocali. Jedynie pogorszy sytuację. Jak to? Ponieważ wszystkie wasze myśli są bezużyteczne. Sygnały z polimeryzowanych osób będą przesyłane do robotów i innych urządzeń przez myśli, ale to nie one czynią z nich część kolektywu. Myśl można usunąć, ale to jedynie uniemożliwia danej osobie wykonywanie połączeń i wydawanie maszynom poleceń. To jak Sechenov będzie wszystkich kontrolować? To zastrzyk neuropolimerowy przyłącza ludzi do kolektywu. Zagnieżdża się w mózgu i na stałe łączy go z siecią neuronową. Efektu takiego zastrzyku nie da się odwrócić. Każdy, kto go otrzymał, już na zawsze stanie się częścią kolektywu. A ja naprawdę byłem żonaty? Jak ona miała na imię? Jekaterina. I nie spodoba ci się, co teraz powiem, towarzyszu majorze. Już to słyszałem, ale wątpię, by cokolwiek mnie teraz zaskoczyło. Oboje służyliście w jednostce Argentum. Jekaterina, a dla ciebie Katia, była doskonale przeszkoloną agentką. Osiągnęła znaczące sukcesy w balecie, którego uczyła się od dzieciństwa, jak i w sztukach walki. Balet i sztuki walki? Chcesz mi powiedzieć, że metalowe bliźniaczki szefa... Nie ma mowy, zmyślasz! Szef w życiu by czegoś takiego nie zrobił. Spójrz na mnie, towarzyszu majorze. Po śmierci moją świadomość umieszczono w tej rękawicy. Po śmierci twojej żony jej świadomości nie udało się uratować. Sechenov zdołał jednak umieścić zapis jej umiejętności w matrycach swoich ochroniarzy. To jest... skwary. Ja pierdolę, niemożliwe! Winda czeka, majorze. Możemy się stąd wydostać. Ja pierdzielę. No jaja sobie teraz ze mnie robicie. Naprawdę, bliźniaczki, to jest żona naszego agenta? No jaja, po prostu jaja. Chcę patrzeć, czy tu nic nie zostawiłem pod względem tych nagrań, ale chyba nie. No nawet jeżeli zostawiłem, to już niestety podnieść nie możemy. A szkoda. O ile coś tu było. O ile coś tu było. Dobra, idziemy. No to nasz doktorek dostanie w papę. Możemy iść? No podaj mi jeszcze chwilę. Daj mi jeszcze chwilę. Na pewno wszystko? No wszystko, tamto próbowałem wziąć, ale niestety się zbugowało. Dobra. Idziemy, czy chciałeś się jeszcze czegoś dowiedzieć? Dobra, chodźmy. Aj to! Jakiś achievement wpadł na odbicie, że jest myszka. Bardzo mi przykro, że musiałeś przez to wszystko przejść. O cholera! Znowu się za... Nie, tylko nie teraz! Nie tutaj! No i po koleżance. No i po koleżance. Ej, ale my tu już byliśmy. I tu nas cofnęło. W ciemności wszyscy jesteśmy potworami. Ile razy przed tym rozmawialiśmy? Każda książka z biblioteki ojca. Nie chcę iść tam. Całe życie poświęciłem na poskładanie tych fragmentów. Zostawienie ze sobą poszczególnych fragmentów. A kiedy układanka była ukończona, znalazłem książkę, której teraz nie mogę podzielić. Ta książka, ludzka chciwość, ludzkie zło. Dzielili czasu na poświęcanie się na muza. Na drugim końcu świata bawią się pieniędzmi, a na naszym bawią się władzą nad masami. Roztrzaskana na kawałeczki lubianki, których nikt nigdy nie przeczytał. Z aktualnie istniejących systemów społecznych nie pozwala ludzkości w pełni się rozwinąć. Wszystkie słowa na dwa. Pozbyć się pieniędzy, niech roboty harują za nas. Pozbyć się nierówności i kłamstwa. Dać ludziom swobodę wyboru. Przyspieszyć ewolucję. Dzielić się wiedzą ze wszystkimi. Wtedy nauka zacznie płynąć przez umysły wszystkich.
dzielącego cały świat związku naukowego. Kolektyw to ręka dobroci, gotowa przypomnieć całą ludzkość. Z pewnością. Czyli no, to jest nasz system obronny do tego wszystkiego. Ona już nie żyje. Ona już na 100% nie żyje. Jestem pewny, że nie żyje. Doktor Sechenov właśnie zorganizował konferencję, podczas której stanowczo zaprzeczył plotkom o awarii robotów cywilnych w zakładzie 3826. Infrastruktura pracuje pełną parą, a w końcu do nas wróciłeś. Nieźle oberwałeś, co nie? Mało brakowało, a zostałbyś tam na dobre. Gdzie? Ty mi powiedz. Skąd mam wiedzieć, gdzie jesteś myślami podczas tych ataków szału? Był z ciebie dobry chłopak, kiedy jeszcze żyła moja córka, ale od czasu jej śmierci w mgnieniu oka potrafisz zupełnie stracić panowanie nad sobą, a potem wszędzie krew i powyrywane głowy. O czym ty mówisz? Jaka córka? Ach, moja Katia. Nasza Katia. Nieźle ci namieszali w głowie. Kobieto, jaka znowu Katia? Dla mnie to córka, a dla ciebie... Jekaterina Nieczajewa, pseudonim Blesna, członkini oddziału sił specjalnych Argentum. A więc ty jesteś... Jestem twoją teściową, Matole. Pracowaliście dla Sechenova, aż dopadli was ci terroryści w Bułgarii. Katia nie przeżyła, a potem Sechenov zmienił cię w potwora. Tak, słyszałem coś podobnego. To czemu jeszcze tu siedzisz, skoro słyszałeś? Od tamtej pory stale cię obserwuję. Wierzyłam, że musiała w tobie zostać odrobina człowieczeństwa. Przykro mi, nie miałaś racji. Moja przeszłość, teraźniejszość, wszystko przepadło. Chwila, a gdzie Larisa? Teraz to już wszędzie. Przez ciebie rozpłynęła się w powietrzu. Kurwa! Masz jakąś sprawę, kobieto? Oczywiście, że mam. Jeszcze się pytasz? Jaką byś chciał? Wszystko jedno. Weź i odstrzel mi łeb. Świetny pomysł! A palnij sobie w ten pusty łeb! Uspokój się, kobieto! A Sechenov zrobił na wszystkich bezmyślne marionetki. Najpierw w Związku Radzieckim, a potem na całym świecie. Dobra, zrozumiałem! Skoro zrozumiałeś, to wstawaj! Dam ci tyle broni, ile tylko zechcesz. Tylko mi obiecaj, że poślesz te kanalie do piachu raz na zawsze. Co jest? Mowę ci odjęło? Słuchaj, starszych majorze, za czyny towarzysza Sechenova należy się odpłacić. A to co do cholery, Sergiej? Jakby to wytłumaczyć, to ja, Kariton Zacharow. Kariton? Ty żmijo, to ty żyjesz! W pewnym sensie, zły czarownik zamienił mnie w polimerową maść. Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że od początku znałeś babcię Zinę? Tajemnice bywają bardzo użyteczne, majorze, jeszcze nigdy nas nie zawiodły. Użyteczne dla kogo? Bo mnie, jak widać, zdecydowanie zawodzą. Sechenov musiał kompletnie sfiksować, skoro robi ludziom takie rzeczy. Chwilunia, a co z Katią? Z moją Katienką? Może ona też żyje? Niewykluczone, tylko w jakim stanie? Spójrz na mnie, nie wiem, czy nie lepsza byłaby śmierć, choć brak mi danych na potwierdzenie. Błagam cię, Sergiej! Sechenov musi zginąć! Rany, odszedł się wreszcie ode mnie! Kurwa, jego mać! Ale się, kurwa, wpakowałem. Z jednej strony podstępni manipulanci, uważający się za szlachetnych mścicieli. Z drugiej radziecki naukowiec z Akademii Nauk, który chce oświecić całą ludzkość, wykorzystując mnie do brudnej roboty. Przynajmniej tak mówią inni manipulanci. Sechenova ręki nie podniosę, już wystarczy. Mam tego wszystkiego dość. Albo, no dobra, pokaż... Co masz w tym swoim arsenale? Kurwa, nie mogę użyć nic. No dobra, mogę. Lecimy z Sechenovem. Jebać go jak psa. No dobra. Pokaż, co tam masz w tym swoim arsenale. Lecimy na Sechenova. Tylko kurde, nie zrobiliśmy poligonów wszystkich. Gdzie nasze bronie? Są. Ulepszenie arsenału. Strasznie się o ciebie martwię. Chyba grozi ci niebezpieczeństwo. Dlaczego? Ten pokój już nie jest bezpieczny? Nie, przystojniaku. W moim pokoju nigdy nic ci nie grozi. Dopóki tu jesteś,
nie wpuszczę nikogo innego. To na czym polega zagrożenie? Twoja rękawica manipuluje tobą. Zdejmij ją, nim będzie za późno, a będziemy mogli być razem aż do śmierci. O rany. Mam dosyć twojego gadania o rękawicy. Ale ja mam rację, kochanie. Tak, tak, bo chcesz mnie zamordować, zapomnij. Jak możesz w ogóle tak myśleć, skarbie? Zabijam tylko żałosnych, napalonych pentaków usiłujących do mnie wejść. Chcę tylko ciebie. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie zabijała ludzi? Ale to silniejsze ode mnie, skarbie. Nie mogę się powstrzymać. No to będziesz musiała znosić rękawice, aż się nauczysz. Powinniście jej zakazać namawiania do zdjęcia rękawicy. O, widzisz? Obraca się przeciwko mnie. Podstępna manipulantka. Kochanie, natychmiast zdejmij to szkaractwo. Słuchaj, możesz sobie darować te obsesyjne wywody. I tak już wszystko szlak trafił. Cokolwiek każesz, panie. Tylko wchodź we mnie często i wymierzaj mi karę. Jak mi Nory brakowało. Czemu jej nie ma więcej? Czemu? Gro, czemu nie ma jej więcej? Przecież ona jest zajebista. To jest po prostu najlepsza część tej gry. Naprawdę, to jest po prostu coś boskiego. Coś boskiego. Uwielbiam Norę. I znów będę shorta robił z tego. To po prostu jest ekstra. Dobra, lecimy z tym Sieczynowym. Aczkolwiek może to był zły wybór, nie wiem, weźcie mi powiedzcie w komentarzu. No ja dzisiaj pewnie dogram to wszystko. Szkoda, że nie zrobiliśmy tych poligonów. Myślę, że niestety nie będziemy mieli wyjścia. Czajmy tutaj wszystko, co tam jest? Świnki pewnie. Nice. No i nasza teściowa. Jeczenow, lecimy po ciebie. Zemsta czeka. Spokojnie. Wszystko po kolei. Wolałbym rozmówić się z Sieczynowem, zanim zaktualizuje kolektyw i nie będziemy mogli nic zmienić. A nuż nie spodobają ci się jego odpowiedzi. Proszę wybrać procedurę. Czy możemy jeszcze się ulepszyć? Bo w sumie o tym zapomniałem. 143, no tak niezbyt. Tak niezbyt. Odbija lasery. Spieszał odbanie osłony. Dobra. Lecimy. Energia bliźniaczek. Bliźniaczka może przechowywać energię, by zwiększyć siłę swoich ataków, tak jak ty. Zaatakuj ją, by rozładować zebraną przez nią energię i osłabić jej efekt specjalny. O kurde. To lewa czy prawa? Wszystko jedno. Nie masz pojęcia, ile w tym prawda? Come to papa. Lewa, dawaj. To był atak specjalny? Opa! Nie powiem, fajna walka. Nie mam energii, fuck. O nie! Żadnej energii. Dobrze, wiem jak chcę walczyć. Bliźniaczka da z siebie wszystko, by cię zabić. Zrób to samo. Narka. Kurde.
Tak właśnie upada komunizm. Kurde, wysoko trochę. Ja myślałem, że jakieś surowce z niej zbierzemy. Dobra, moi drodzy, bo nie wiem, ile mi gry zostało. Myślę, że skończymy tutaj troszeczkę wcześniej. I dokończymy, myślę, że tą serię już w następnym odcinku. Przynajmniej tak mi się wydaje. 45 minut chyba wystarczy. No i co? Trzymajcie się. Hej, hej.